Była to jedna z najbardziej podstępnych broni używanych w czasie wojny. Niemieckie okręty podwodne. Trzech na czterech marynarzy pływających na ubotach nigdy nie wróciło do domu. Ofiarą ubotów padło 30 tysięcy żołnierzy alianckich. Człowiek, który był za to odpowiedzialny, doczekał się w końcu nagrody. Został następcą Hitlera. Karl Dönitz, wielki admirał. Ludzie Hitlera. Dönitz. Następca. Był wiernym wasalem Hitlera. Wykonałby każdy jego rozkaz, nawet gdyby się z nim nie zgadzał. Do samego końca pozostał kwatermistrzem śmierci, oddanym sługą partii. Nie mógł być bardziej niegodziwy. Był stuprocentowym patriotą. Wierzył, że wszystko, co robi, robi dla narodu i dla ojczyzny. Według jednych był człowiekiem, który uratował życie milionom uchodźców. Według innych, zimnym wojskowym technokratą. Dla zwycięzców był przede wszystkim zbrodniarzem wojennym. Proces norymberski, 8 maja 1946 roku. Człowiek o silnych przekonaniach. Myślę, że przebieg tej wojny był usprawiedliwiony. Postępowałem zgodnie z moim sumieniem. Teraz postąpiłbym dokładnie tak samo. Berlin na przełomie wieków. Mieszczaństwo, w tym także rodzina Dönitzów, wierne było Kaiserowi i ojczyźnie. Matka Karla Dönitza umarła młodo. Ojciec samotnie wychowywał dwóch synów. Najważniejszymi zasadami były obowiązek i posłuszeństwo. Szczęście osobiste było sprawą drugorzędną. Karla uważano za człowieka powściągliwego, ale uzdolnionego. Chciał zostać oficerem marynarki. Cesarska flota była dumą i radością młodego państwa. Akademia Morska we Flensburgu-Morwiku. Tutaj rozpoczęła się i zakończyła kariera Karla Dönitza. Wstąpił do marynarki w roku 1910. Dwa lata później zmarł jego ojciec. Karl utracił jedyną podporę w życiu. Młody kadet poprosił o przydział. Trafił pod komendę kapitana von Levenfelda, który stał się jego nauczycielem i idolem. Pierwsza wojna światowa. Dönitz uważany był za dzielnego żołnierza. Wkrótce zakochał się i ożenił. Szukał poczucia bezpieczeństwa. Jego drugą wielką miłością była nowa broń. Okręty podwodne, ostatnia karta atutowa, obietnica sławy i nadzieja na zwycięstwo. W końcu jednak cała flota zmuszona została do kapitulacji. Dönitz przebywał w niewoli brytyjskiej, gdy dowiedział się o klęsce Niemiec i upadku cesarstwa.
W Rzeszy zapanowała anarchia. Świat się zawalił, nie tylko dla Denica. Bunt marynarki przerodził się w rewolucję. Dla Denica był to wstrząs. Gdy powrócił do kraju, znienawidził nową republikę weimarską, rządzoną przez umiarkowanego socjalistę Eberta. Tęsknił za starym porządkiem. W nowej rzeczywistości czuł się niepewnie. Mimo wszystko wstąpił do Reichsmarine. Służył państwu, a nie rządowi. W czasie puczu Kappa zbuntowani żołnierze próbowali obalić niepopularną republikę. Denitz w skrytości żywił nadzieję, że buntownicy odniosą sukces. Tak się jednak nie stało. Zwyczajne życie między dwiema wojnami. Denitz dowodził torpedowcem. Szef marynarki Redder nie lubił Denitza. Określał go jako bystrego i ciężko pracującego. Jednak w raporcie napisał o nim także, że jest żądny poklasku i bardzo ambitny. Podejmę się każdej pracy. Kryzys gospodarczy, w którym pogrążała się Republika Weimarska, dotknął również rodzinę Denitzów. Zwłaszcza, że mieli już trójkę dzieci. Po 20 każdego miesiąca dostawaliśmy tylko miskę zupy albo coś w tym rodzaju. Trzeba jednak przyznać, że moja matka nie była zbyt dobrą gospodynią. Pewien człowiek umiał wykorzystać te trudności i zyskać poparcie wyborców. Uwiódł ludzi obietnicami rządów silnej ręki, odbudowy porządku i położenia kresu chaosowi. Był to jasny program. Trafił również do Karla Denitza. W ten sposób Hitler zdobył władzę. Denitz uważał, że to nowy początek dla Niemiec. W końcu pojawił się ktoś, kto zaprowadzi ład. Postawiłem sobie jeden cel – uwolnić Niemcy od 30 partii. Każdy, kto stanął mu na drodze, był eliminowany. Do porządku przez terror. Zabójstwo Rema i innych Denitz tłumaczył sobie wyższą racją stanu. Ciąży na mnie odpowiedzialność za los Niemiec. Dlatego jestem najwyższym sędzią narodu niemieckiego. Marynarka bezwarunkowo poddała się nowemu przywódcy. Tak jak wszyscy wojskowi, ambitny oficer marynarki Denitz złożył osobistą przysięgę na wierność Führerowi. Hitler cenił sobie fachową wiedzę i zarządził stworzenie nowego arsenału okrętów podwodnych. Zaczynając od zera, Denitz miał wywalczyć dla Hitlera przewagę pod wodą. Jego upór i determinacja przekraczały ramy obowiązków służbowych. Mówiono, że następnego dnia miał już gotowy plan budowy, rozwoju i testowania podwodnej floty. Zdolność do szybkiego reagowania była jego znakiem firmowym. Jednak Hitlerowi bardziej niż na podwodnej flocie zależało na posiadaniu wielkich pancerników. Denitz przyglądał się temu podejrzliwie. Uważał, że ogromne okręty, takie jak Bismarck, są zbyt łatwym celem. Wielka Brytania, nieugięta wyspa. Denitz utrzymywał, że tylko okręty podwodne mogłyby odciąć jej główne drogi zaopatrzenia, a wtedy reszty dokonałby głód.
Jego głos do nikogo jednak nie docierał. Nie należał jeszcze do ścisłego kręgu ludzi Führera. Igrzyska olimpijskie w Berlinie. Trzecia Rzesza starała się pozorować pokojowe nastawienie. Prawda była jednak inna. Hitler zmierzał do wojny. Dwa lata później reżim odsłonił swoją prawdziwą twarz. Dönitz złożył protest u swojego dowódcy. Nie podobały mu się te niezgodne z porządkiem metody. Marynarka miała zaszczyt rozpocząć II wojnę światową. Dönitz był przerażony, ale nie dlatego, że miłował pokój. Anglicy mieli dużą przewagę na morzu, a on dysponował tylko 56 ubotami, mimo że domagał się 300. Wyszedł. A gdy powrócił po pół godzinie, odzyskał już zimną krew. To było dla niego typowe. Przełknął to jakoś i powiedział: musimy dać z siebie wszystko w tej beznadziejnej sytuacji. Dla nas, marynarzy, wojna z Anglią to samobójstwo. Obawy musiały zostać stłumione. Atak w pierwszych dniach wojny. Dowódca U-30 bez ostrzeżenia storpedował brytyjski statek pasażerski Atinia. Zginęło 112 osób. Zdjęcia ocalałych z katastrofy obiegły świat i wznieciły nienawiść do ludzi Dönitza. Dönitz dostał rozkaz zatopienia statku, który stanie na drodze U-30. Wizyta w Wilhelmshaven. Gdy Hitler przybył na inspekcję, dowódca floty podwodnej skorzystał z okazji i ponowił swoją prośbę o zwiększenie liczby okrętów, czego mu dotąd odmawiano. Jednak Hitler nadal uważał, że wojna na morzu jest sprawą drugorzędną. Dönitz był sfrustrowany. Produkcja okrętów podwodnych szła powoli, ledwie 2 okręty na miesiąc. Podwodniacy musieli wykazać się czymś wyjątkowym. Listopad 1939. Kapitan Prynne poluje na wroga. Dowódca U-47 dał popis niezwykłej brawury. Wpłynął do bazy brytyjskiej marynarki królewskiej Scapa Flow i zatopił pancernik Royal Oak. Za ten sukces Dönitzowi zgotowano wspaniałe przyjęcie w Berlinie. Potraktowano go tak, jakby był samym Hitlerem. Zwycięstwa ubotów dobrze wpływały na morale społeczeństwa. Ludzie Hitlera. W Wielkiej Brytanii premier Churchill rozkazał zorganizować dodatkową ochronę przed nowym niebezpieczeństwem. Później przyznał: jedyną rzeczą, której naprawdę się bałem podczas wojny, były okręty podwodne. Jednak dla Hitlera liczyło się zwycięstwo na lądzie. Francja była pokonana. Droga do portów atlantyckich stała otworem.
Przez długi czas marzeniem Dönitza było utworzenie baz nad Atlantykiem. Nareszcie uzyskał dostęp do oceanu. Na szlakach brytyjskich konwojów rozgrywano kolejne bitwy. Anglia miała zostać zagłodzona. Taktyka wilczego stada polegała na wspólnym ataku wielu okrętów podwodnych. W macierzystym porcie czekał ich dumny dowódca. I odznaczenia. Dönitz dał swoim ludziom poczucie dumy. Każdy odznaczony obnosił się z orderem floty podwodnej na piersi. Nazywaliśmy Dönitza najlepszym otwieraczem do puszek na świecie. Dzięki niemu było się kimś. Flota podwodna nie była większa od korpusu ekspedycyjnego. To była tylko garstka ludzi. Jednak świetnie się nadawali do celów propagandy. Po pierwsze, marynarze nieźle się prezentowali w swoich mundurach. Po drugie, łatwo było stworzyć legendę wokół podwodniaków. Nic dziwnego, że marynarze służący na ubotach stali się ulubieńcami Führera i całego narodu. Jednak życie pod wodą wcale nie było wspaniałe. Było ciężkie. Smród i ścisk oraz konieczność robienia wszystkiego w bliskiej obecności współtowarzyszy sprawiały, że nasza codzienność była trudna do zniesienia. Walka trwała. Brytyjskie bomby przeciwko niemieckim okrętom podwodnym. Londyn w płomieniach. Podczas gdy lotnictwo Göringa starało się złamać Londyn, brytyjska admiralicja schroniła się w bunkrze zwanym Cytadelą. Panowało tam poczucie klęski. Straty rosły w szybkim tempie. Zginęło już ponad 10 tysięcy marynarzy. Udusili się w ropie wyciekającej z tonących okrętów. Umarli z pragnienia na bezkresnych wodach. Zmarli z wycieńczenia. Albo zginęli w płomieniach, zanim zdążyła przybyć pomoc. W młynie, w rozmadek, niemieckie załogi ubotów razem z ich dumnym dowódcą świętowały kolejne sukcesy. Pili za zwycięstwa i szczęśliwy powrót do bazy. Dönitz dysponował ogromnymi bunkrami wybudowanymi specjalnie dla jego ubotów. Stalowe dachy kilkumetrowej grubości chroniły okręty przed samolotami RAF-u. Bunkry w samym Lorient kosztowały ponad 400 milionów marek. Dla ubotów wojna dobiegła jednak końca. Dönitz kierował kolejne prośby do Göringa o zwiększenie liczby samolotów współpracujących z marynarką, ale marszałek Rzeszy odmawiał. U-110 został trafiony przez bomby.
Okręt został zmuszony do wyjścia na powierzchnię i poddania się. Na jego pokładzie znaleziono cenny łup. Enigma, klucz do szyfru, którym posługiwali się Niemcy. Dzięki tej maszynie aliancki wywiad złamał szyfr, którym Dönitz porozumiewał się z dowódcami U-botów. Przechwytywaliśmy wszystkie sygnały, a prawie każda depesza wysyłana była z okrętu podwodnego. Klęska niemieckiej floty podwodnej była nie tyle klęską, co brakiem sukcesów. Niemcy nie zdawali sobie sprawy z tego przecieku informacji, który przesądził o losach bitwy o Atlantyk. Wrogowie podsłuchiwali, a nikt nawet tego nie podejrzewał. Okręty podwodne Dönitza coraz rzadziej napotykały brytyjskie konwoje. Aż do lat 70. prawda nie wyszła na jaw. Nowy przeciwnik, Stany Zjednoczone. U-boty docierały do Nowego Jorku. Operacja Paukenschlag rozpoczęła się 12 stycznia 1942 roku. Dla niemieckich okrętów podwodnych torpedowanie statków na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych było jak strzelanie do wystawionej zwierzyny. Do lipca 1942 roku zatopiły 500 statków wraz z załogami. Prawdziwe piekło. Dönitz wynagradzał swoich ludzi orderami, pochwałami, przepustkami do domu i prezentami. Na stole w pokoju stał kufer z otwartym wiekiem. Podeszliśmy do niego, niczego się nie spodziewając, i zobaczyliśmy, że do połowy wypełniony był kieszonkowymi zegarkami najróżniejszych rodzajów, z otwieranym wieczkiem i bez, z rzymskimi cyframi i arabskimi. Były czerwone i czarne, ale wszystkie bez łańcuszków. Można było kopać w tym stosie zegarków i czerpać je garściami. Były ich setki. Na wieku kufra znajdowała się średniej wielkości tabliczka, na której widniał napis „Prezent od dowódcy dla jego załóg”. Pamiętam, jak nieswojo się czuliśmy, ponieważ nie mogliśmy wziąć żadnego z nich. Czuliśmy instynktownie, że ta masa zegarków, pozbawionych łańcuszków, była oznaką bezprawia i przemocy. Jesień 1942. Wojna na morzu staje się coraz bardziej bezwzględna. Niemiecki okręt podwodny został zaatakowany przez samoloty alianckie podczas akcji ratowania rozbitków. W rezultacie Dönitz zakazał wszelkich akcji ratunkowych. Humanitarne działania były odtąd łamaniem rozkazów. Na pokładzie są ludzie. Takie mamy wytyczne. Obydwa silniki półwstecz. Nie rozmawialiśmy o tym. Znosiliśmy to w milczeniu. Mówiliśmy najwyżej biedne łobuzy czy coś w tym rodzaju.
Nie poruszaliśmy tego tematu. Wielki admirał Dönitz, mianowany dowódcą floty, opuszcza swoją kwaterę we Francji. Teraz Dönitz należał do najbliższego kręgu Führera. Gdy Hitler stracił zaufanie do większości generałów, wezwał Karla Dönitza. Od tej pory wielki admirał był zawsze u jego boku. Następnego dnia 6. Armia poddała się pod Stalingradem. Był to punkt zwrotny wojny. A co z ubotami? Dönitz został w końcu wysłuchany. Minister uzbrojenia Speer nadał budowie nowych okrętów podwodnych najwyższy priorytet. Więźniowie obozów koncentracyjnych na prośbę Dönitza zostali skierowani do pracy w dokach. Admirał Fricke, który wszedł do dowództwa marynarki, zasugerował mu też, by torpedować statki z żydowskimi uchodźcami. Sformułowano to w zakamuflowany sposób. Transporty żydowskie powinny zostać unieszkodliwione przy użyciu metod, które nie są powszechnie stosowane w czasie pokoju. Dönitz wiedział, co to oznaczało. Byłem wojskowym lekarzem i Muiden. Naszym dowódcą był Hans Erdmann z rezerwy marynarki. Do Almuiden przyjechał admirał Voss, który był łącznikiem między dowództwem marynarki i kwaterą główną Hitlera. Erdmann opowiedział mu o tym, co robiono na froncie wschodnim w imieniu Niemiec. Powiedział do Vossa, czy nie mógłbyś poprosić Dönitza, żeby zwrócił uwagę Führera na te okropności? Voss na to, Erdmann, już próbowałem, ale Dönitz odpowiedział, że nigdy nie byłby tak głupi, żeby psuć sobie dobre stosunki z Führerem. Zwycięstwa odwracały uwagę od takich kwestii. W macierzystych portach znów zapanowała radość. Miał tak być już po raz ostatni. Niedługo potem nastąpiła katastrofa. Nowe brytyjskie urządzenia namiarowe okazały się zabójczo dokładne. Tylko w maju 1943 roku Dönitz stracił 41 okrętów. Zginęło 2000 marynarzy pływających na ubotach. W tym syn Dönitza, Peter. A rok później jego drugi syn, Klaus. Pamiętam śmierć mojego brata w maju 1944 roku. Byliśmy właśnie w Korale, gdy dotarła do nas ta wiadomość. Ojciec przyszedł do mnie, bo leżałam wtedy w łóżku z powodu anginy. Przez długi czas wydawało się, że to trwało godzinami. Siedzieliśmy w milczeniu i trzymaliśmy się za ręce. Po prostu siedział tak ze mną. Audiencja w Berghofie. Dönitz wycofał się z walki, ale tylko na krótko. Ojciec nauczył go, że należy dokończyć to, co się zaplanowało. Uważam, że był odpowiedzialny za masowe rzezie. Dla okrętów podwodnych wojna zakończyła się na dobre w 1942 roku. Wszystkie późniejsze posunięcia służyły tylko zaspokojeniu jego chorobliwej ambicji. Admirał Diabła.
Dönitz pozostawał pod rokiem dyktatora. Jego wiara w Hitlera miała prawie mistyczny charakter. Niezwykła siła promieniująca z Führera świadczy o tym, że w porównaniu z nim jesteśmy tylko małymi, nędznymi istotami. Tylko głupiec mógłby sądzić, że zrobi coś lepiej od niego. Byłem jednym z młodych kapitanów, którymi się otaczał. Byliśmy jego publicznością. Potem przedrzeźnianie go stanowiło część naszego repertuaru. Przychodzę prosto od Führera. Oczy zaczynały mu błyszczeć, kiedy opowiadał nam o ostatnich postępach. To właśnie tutaj był blisko Hitlera. Korale, kwatera główna Dönitza położona w lasach koło Berlina. Stąd wysyłał rozkazy, by walczyć aż do gorzkiego końca. Wierzę w twojego ducha walki, Dönitz. W najtrudniejszych warunkach nie opuszcza cię brutalna wola walki. Jego cnotą był brak skrupułów. Nawet wtedy, gdy proszono go o okazanie współczucia. Ernst Jünger chciał porozmawiać z Dönitzem na temat swojego syna. Może chciał prosić o przebaczenie dla niego. Nie pamiętam. Opowiadał nam potem, jak wszedł do ogromnego pokoju. Dönitz siedział przy biurku w rogu. Kapitan Jünger stanął w przeciwnym rogu i zameldował się. Dönitz nie podniósł się nawet zza biurka i nie podszedł wcale do Jüngera. Nie uścisnął mu dłoni. Nie zaproponował, żeby usiadł, tylko pozwolił mu mówić do siebie z drugiego końca pokoju. Ernst Jünger był gorzko rozczarowany tym chłodnym przyjęciem. Wciąż zaprzysięgał młodych oficerów, jak fanatyk poświęcał ich diabelskiemu duchowi morderczej Rzeszy. Chciałbym dzisiaj widzieć Niemcy bez narodowego socjalizmu. Pełne by były partii politycznych i Żydów, którzy korzystaliby z każdej okazji, by krytykować, szkodzić i dzielić. Wszystko zawdzięczamy Führerowi. Niemiecki naród wszystko zawdzięcza narodowemu socjalizmowi. Nasi żołnierze nie mają innego wyboru, tylko bez wytchnienia wspierać naszego Führera i nasz narodowy socjalizm. Działał na ślepo, tylko po to, by działać. Dönitz wydał dowódcy Scharnhorsta rozkaz ataku na aliancki konwój. Była to samobójcza misja bez szans powodzenia. Niemiecki pancernik zatonął. Zginęło 2000 marynarzy. W wodzie było wielu ludzi, którzy nawet wtedy krzyczeli „Niech żyje” na cześć okrętu. Potem zaczęli śpiewać piosenkę „Na grobie marynarza nigdy nie kwitną róże”. Widziałem też, jak dziób okrętu zanurza się i jak okręt bardzo powoli pogrąża się w wodzie. Potem zrobiło się ciemno. Zupełnie czarno. Nie można było nic dostrzec. Marynarze czuli tylko kołysanie fal i słyszeli szum wiatru. A potem... Potem zostałem sam na morzu. Ludzie Hitlera. Walczyć do samego końca. Pod tym względem Dönitz był podobny do Hitlera. Przykładem może być bitwa o Krym. Armia chciała ewakuować się. Dönitz doradził, aby pozostała. Kosztowało to życie 80 tysięcy ludzi. Hitler i Dönitz, sprzymierzeni przeciwko rozsądkowi. Zjadała go ambicja. Nadskakiwał Führerowi przy każdej sposobności, a dawno już powinien był mu powiedzieć „Mein Führer, wszystko skończone”.
Nic więcej nie możemy zrobić. Deniz Karierowicz. Teraz wolno mu już było osobiście reprezentować Führera. Dzień pamięci w 1944 roku. Czym byłaby dziś nasza ojczyzna, gdyby Führer nie zjednoczył nas pod sztandarem narodowego socjalizmu? Byłaby rozrywana przez partię, przesiąknięta sączącą się trucizną judaizmu. Byłaby bezbronna. Gdyby nie nasz bezkompromisowy sposób patrzenia na świat, już dawno ugięlibyśmy się pod ciężarem wojny. Po zamachu na Hitlera Deniz pokazał, że stać go na wszystko. Każdy, kto czyni jakiekolwiek uwagi o klęsce, musi bezwzględnie zostać zgładzony. Prędzej będę gryźć ziemię, niż wychowywać moje wnuki w trującym otoczeniu plugawego żydowskiego ducha. To memorandum zniknęło z akt po wojnie. Dopiero wiele lat później odnaleziono jedyną ocalałą kopię, dowód morderczego zaślepienia. Alianci w Paryżu. Bombowce zaatakowały bunkry u botów Deniza. Losy wojny morskiej już dawno zostały rozstrzygnięte w powietrzu. W obecnej sytuacji Deniz nie mógł zrobić większego użytku ze sprawdzonej, cudownej podwodnej broni. Tylko wiosną roku 45 zginęło prawie 8 tysięcy marynarzy ubotów. Ostatnia bitwa o Berlin. Na krótko przed końcem Hitler wysłał Deniza na północ rozpadającej się Rzeszy. Admirał miał utrzymać niemieckie pozycje. Jego miejscem przeznaczenia był Plön. 30 kwietnia otrzymał wiadomość od Bormana. Hitler w ostatniej woli wyznaczył Deniza swoim następcą. Bormann nie wspomniał o tym, że Hitler popełnił samobójstwo. Deniz bezzwłocznie odpisał Führerowi: moja lojalność wobec ciebie jest bezwarunkowa i nigdy nie ustanie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby oswobodzić cię w Berlinie. Stolica była oblężona. Trzecia Rzesza znalazła się na krawędzi upadku. Deniz dotrzymał obietnicy. Wysłał młodych marynarzy, by uwolnili Hitlera. Większość z nich zapłaciła życiem za ten szalony plan. Pierwszego maja admirał dowiedział się o śmierci Hitlera. Teraz on był jego następcą. Niemieccy mężczyźni i niemieckie kobiety. Żołnierze Wehrmachtu. Nasz wódz, Adolf Hitler, nie żyje. W najgłębszym żalu naród niemiecki z szacunkiem pochyla głowę.
Führer wyznaczył mnie na swego następcę. Świadomy ciążącej nade mną odpowiedzialności w tej ciężkiej godzinie przejmuję dowództwo nad narodem niemieckim. Na pytanie, dlaczego on został następcą, odpowiem pytaniem, kto inny pozostał do wyboru? Göring, Goebbels, Himmler, Bormann. Wszyscy byli skończeni. Brytyjskie czołgi napierały na Holstein. Dönitz przeniósł więc niemiecką kwaterę główną z Plön do Flensburga. Do Akademii Morskiej w Murwiku, gdzie wszystko się zaczęło. Z pełną świadomością zabrał się do nowego zadania. Miał uprzątnąć tysiącletnią Rzeszę. Była zrujnowana. Wyniszczona, tak jak jej mieszkańcy. Nowy przywódca próbował rządzić. Dönitz, Keitel albo Jodl wchodzili do budynku. Panował tam niesamowity, prawie nierealny spokój. Dönitz chciał kontynuować walkę na wschodzie, by jak najmniej Niemców dostało się w ręce Rosjan. Admirał von Friedeburg dostał rozkaz grania na zwłokę i kapitulowania na zachodzie. 4 maja 1945 roku w Lüneburgu feldmarszałek Montgomery zgodził się na kapitulację północno-zachodnich sił niemieckich. Plan się powiódł. W sumie ponad 2 miliony ludzi uciekło na zachód. Jednak w tym samym czasie, gdy ratował jednych, innych skazywał na śmierć. Kilku młodych marynarzy zapłaciło życiem za jego zasady. Usłyszeli o kapitulacji i w dobrej wierze postanowili wrócić do domów. Obrońca Dönitza w Norymberdze. Często wypowiadał takie zdanie, które zapamiętałem, bo wydało mi się ciekawe. Nie mogę mieć podwójnych zasad moralnych. Nie mogę wysyłać moich najlepszych ludzi na pewną śmierć i pozwalać odchodzić tchórzom. Akt drugi upadku Rzeszy. Kwatera główna Eisenhowera w Rens. Generał Jodl otrzymał rozkaz powstrzymania bezwarunkowego składania broni na wszystkich frontach. Miał poddać się na zachodzie i kontynuować walkę na wschodzie. Nie wszyscy zwycięzcy chcieli na to przystać. Po naradzie z Dönitzem 7 maja Jodl zgodził się na bezwarunkową kapitulację na wszystkich frontach. Niemieccy mężczyźni i niemieckie kobiety. Podstawy Rzeszy Niemieckiej runęły. Przed nami trudna droga. Nie chcę wlec się za wami tą ciernistą ścieżką. Jeżeli moje poczucie obowiązku każe mi pozostać na stanowisku, postaram się wam pomóc najlepiej jak potrafię. Jeżeli ustąpię, to ten krok również powinien być postrzegany jako służba narodowi niemieckiemu. Kukły Hitlera. Niewiele zostało im do roboty.
Dennis zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Absurdalne przedstawienie. Ostatnie okręty podwodne Dennisa poddały się w Londynie. Koniec zabawy w rząd. Dwa tygodnie po kapitulacji ludzi Hitlera zmuszono w końcu do ustąpienia. Opór, rozczarowanie, nieufność, arogancja. Ostatni raz pozuje do portretu. Admirał myślał, że jest po właściwej stronie. Później Dennis miał robić Speerowi wymówki. To ty mnie w to wciągnąłeś. To wszystko twoja wina. Gdyby nie ty, Hitler nie wpadłby na pomysł uczynienia mnie głową państwa. Uważam, że nigdy nie udało mu się przewartościować swojego stosunku do Hitlera. W swoich pismach odrzuca zasady, którymi kierował się Führer, koncepcję totalitarnego wodza. Jednak nic nie wskazuje na to, że jego stosunek do człowieka, któremu całkowicie się podporządkował, zmienił się kiedykolwiek w ten czy inny sposób. Po 10 latach spędzonych w więzieniu w Spandau, Dennis wyszedł na wolność w 1956 roku. 65-letni Dennis wraz z żoną spotkał się z dziennikarzami w berlińskim parku. Były dowódca floty na pytania prasy odparł, że woli zachować milczenie. Z 39 tysięcy marynarzy pływających na ubotach, 28 tysięcy zginęło. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Olga Latek. Czytał Jan Czernielewski. Jutro o tej porze zobaczymy, jak agentom izraelskiego Mossadu udało się schwytać Adolfa Eichmanna. A za chwilę druga część wojny powietrznej nad Niemcami.